Od wczoraj trwają poszukiwania ciała 15-latka, który wraz z kolegami spacerował brzegiem rzeki Dunajec w miejscowości Bobrowniki Małe. Jak ustaliła nasza redakcja, chłopak był zanurzony w wodzie po kolana. Niestety jedna chwila sprawiła, że młodzieniec zaczął się topić. Koledzy zaalarmowali bezzwłocznie służby, ale ciała do obecnej chwili nie udało się odnaleźć. Po przybyciu na miejsce zdarzenia od policjantów i od rodziny, która się tutaj znajduje, otrzymaliśmy informację o miejscu, w którym doszło do utonięcia młodego mężczyzny w wieku 15 lat. Pierwsze nasze działania skoncentrowały się na wejściu do wody, przeszukiwania dna nurkami z Państwowej Straży Pożarnej. Na początku było trzech nurków, dwóch nurków weszło do wody, sprawdziło miejsce, w którym utonął mężczyzna, nie znaleziono tam ciała, bardzo trudne warunki, ponieważ jest bardzo silny nurt, głębokość dochodzi do 5 metrów, na dnie rzeki znajdują się ogromne głazy, kamienie, które bardzo utrudniały pracę nurkom. Dalsze działania polegały na przeszukiwaniu brzegów rzeki Dunajec przy użyciu łódki oraz poduszkowca. Ze względu na zbliżającą się burzę i bardzo niebezpieczne warunki atmosferyczne, które w pobliżu nas wystąpiły, zapadła decyzja o chwilowym przerwaniu działań ze względu na bezpieczeństwo ratowników. Po ustabilizowaniu się pogody przystąpiono znowu do działań. Działania teraz głównie będą się koncentrowały na pracy sonaru w prawdopodobnym miejscu, w którym wytypowaliśmy, że może się to ciało znajdować. Również będą działania prowadzone przy użyciu nurków. Nurkowie będą spływać wzdłuż rzeki w sprzęcie ABC i po prostu będą przeszukiwać, obserwować dno rzeki, czy tam gdzieś nie znajduje się ciało. Cały czas na brzegu rzeki na efekt służb ratowniczych oczekuje rodzina. Udało nam się porozmawiać z ojcem 15-latka, który zarzuca strażakom opieszałość w działaniach. Chciałem Państwu powiedzieć, przede wszystkim przestrzec dzieci przed kąpielą w naszej pięknej rzece Dunajcu. Spotkała mnie tragedia, straciłem syna 15-letniego. Zawiodłem się na Państwowej Straży Pożarnej, ale mam szacunek dla OSP. Działali długo, bo wczoraj aż do 24, dzisiaj byli już od 6 rano. Nasza Tarnowska Zawodowa Straż zawiodła mnie całkowicie. Wyjeżdżając na akcję, o której wiedzieli od wczoraj, od godziny 18, przyjeżdżając z jednym płytwonurkiem, dobrze o tym, że nie mogą rozpocząć akcji bez dwóch płetwonurków. Proszę Państwa, czy to nie jest parodia? Płetwonurek podpisuje dokumenty, dopiero bierze się za pracę. Przecież to miało być zawodowe. Mogli tu zrobić piękną pokazówkę. Zadziałali, lecz przeciwnie. Dziękuję Państwu. Jeszcze raz przestrzegam Was dzieci. Słuchajcie rodziców, nie chodźcie nad wodę, jeśli tam nie ma ratownika. Dowódca akcji podkreśla, że warunki atmosferyczne sprawiają konieczność przerywania akcji. Rozumie ból rodziny, ale jego zdaniem jest również ważne dbanie o bezpieczeństwo strażaków biorących udział w akcji. Należy nadmienić, iż ta akcja poszukiwawcza jest niezwykle trudna, ponieważ mamy do czynienia z bardzo silnym nurtem w rzece Dunajec. Ciało, które po prostu utonęło, w tym momencie może się znajdować wiele kilometrów w dół rzeki. Jest to bardzo trudna akcja. Wiadomo, że chcemy znaleźć ciało tego młodego mężczyzny i przekazać go tak jakby policji i w dalszej kolejności rodzinie. Należy uwzględnić tutaj to, iż jest to bardzo rozległy teren, jest to bardzo trudna akcja, jest silny nurt, jest wiele miejsc, w których to ciało się może znajdować. Staramy się jak możemy. Siły i środki są na miejscu. Jest 5 nurków ze specjalistycznej grupy wodno-nurkowej. Są to nurkowie z Tarnowa, Nowego Sącza i Krakowa. Mamy do dyspozycji 3 łódki płaskodenne oraz poduszkowiec. Bądźmy czujni i nie lekceważmy żywiołu, jakim jest woda.